Witajcie widzowie w naszym cośrodowym spotkaniu po rajdzie Szwecji. I tak prawdę mówiąc nie mam zbyt wielu rzeczy, o których chcę dzisiaj poopowiadać. Chyba jeszcze z tej Szwecji wszyscy nie wrócili, jest to jednak dobry kawał drogi na północ. Ale na pewno, na pewno trzeba powiedzieć jedno. Może moja euforia po zwycięstwie Tanaka była nieco przesadzona. Przyznaję, bardzo, bardzo się z tego ucieszyłem. Chyba ostatni raz taką radość sprawiło mi poprzednie zwycięstwo Pumy Rally One, czyli zwycięstwo w rajdzie Monte Carlo Sebastiana Leba w tamtym roku razem z Isabel Galmisz. No, ale kurczę, sami powiedzcie. Puma jest bezdyskusyjnie najładniej oklejonym samochodem Rally One. W zeszłym roku, w tym roku, chociaż te barwy się trochę zmieniły, mnie się te fiolety z tymi piorunami bardzo podobały. Ten niebieski też jest fajny, ale no, nie jest już aż tak wyróżniający się. Z drugiej strony M-Sport zawsze miał świetne malowania, oklejenia swoich samochodów. Zawsze rajdówki M-Sportu wygląda wyglądały kapitalnie i tak jest też w przypadku Pumy. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Na to, jak Oit z Martinem do tego zwycięstwa dojechali. Oni w czasie rajdu wygrali tylko jeden odcinek specjalny. Reprezentowali, innymi słowy, najrówniejsze tempo ze wszystkich, regularnie będąc w czołowej trójce, regularnie Cały czas trzymając się przed swoimi najgroźniejszymi rywalami, ewentualnie minimalnie z nimi przegrywając. No dobrze, Craig gdzieś tam urwał kawałek aerodynamiki, trochę na tym stracił, ale stracił na tym, dlatego, że właśnie bardzo mocno cisnął. Też bardzo mocno cisnął z mniejszym ciśnieniem, bo nie jest numerem jeden w tym roku, bo ma ograniczony program, bo miał dobrą pozycję na drodze. No ale. Utrzymał tempo, dał radę. To samo lapi, znakomita postawa. Zresztą ogólnie, pomimo kontrowersji wokół tego, co się wydarzyło w Hyundai'u, bo zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z Was polecenia zespołowe i murders są czymś, co psuje nasz sport, wypacza sport, że najszybszy powinien być pierwszy, drugi najszybszy powinien być drugi, nikt nie powinien w tym mieszać. No ja się z tym oczywiście nie zgadzam i powtórzę za Kajetanem, zawodnicy nie jadą tylko dla siebie. Jeżeli są to kierowcy fabryczni, jadą przede wszystkim dla swojego zespołu, a jeśli tak jak Craig w tym przypadku nie mają pełnego cyklu, a jednocześnie nie walczą o zwycięstwo, czyli no nie jadą po to najważniejsze trofeum, a jeszcze między nim a kolegą z zespołu, które to końcowe mistrzostwo świata ma szansę walczyć, no to Zamienienie ich miejscami jest czymś absolutnie naturalnym, czymś absolutnie normalnym i czymś, co dla mnie jest absolutnie logiczne. Inna sprawa, że zwróćcie uwagę na to, co się dzieje w Hyundaiu pod nowym kierownictwem. Oni wykazali niesamowite tempo najlepsze tempo ze wszystkich zespołów jako całości. Każdy z ich kierowców wygrywał odcinki specjalne. Dwóch z nich, czyli w tym przypadku Lapi i e, Brin, liczyli się cały czas. W, w walce o zwycięstwo, no do momentu tego potknięcia lapiego. Potknięcia. Ja cały czas będę go rozgrzeszał, bo jeżeli po przy 190 na godzinę na prostej drodze rozpadać się opona, to to nie jest cięcie w zakręcie, kiedy ty się spieszysz, pędzisz, koniecznie chcesz wygrać, tylko to jest po prostu pech. Pech wynikający ze słabej jakości, ze słabej technologii Pirelli. Będę to podkreślał do znudzenia, dlatego że mam nadzieję, że coś w tym temacie FIA zrobi i będziemy mieli jakiegoś lepszego producenta opon, może już w 24 a przynajmniej od 25 roku wraz z tą lekko zmodernizowaną zmodyfikowaną formułą techniczną samochodu One. Teraz czas na ruch Toyoty bo powiedzieliśmy o M-Sporcie, którego kierowca świetnie sobie poradził, powiedzieliśmy o Hyundai'u. teraz czas na ruch Toyoty, bo Toyota miała bardzo dużą przewagę nad Hyundajem po rajdzie Monte Carlo, za ile, no, zdominowała Toyota Monte Carlo, umówmy się, zdominowała. Tutaj im nie poszło, tutaj poszło Hyundai'owi, który zdobył bardzo dużo punktów, zmniejszając do 14 oczek, czyli o 10 więcej od Toyoty, do 14 oczek, zmniejszając różnicę między tymi zespołami, Dzięki zwycięstwu Tanaka to M zdobył najwięcej punktów na tym rajdzie, co też jest kapitalne po prostu. No i w związku z tym teraz ruch Toyoty, myślę, że ten ruch to będzie Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Zwycięstwo w rajdzie Meksyków w wykonaniu ożiera i myślę, że też Evans będzie walczył o podium, może nawet o zwycięstwo z ożierem w tym rajdzie z uwagi na swoją znowu korzystniejszą pozycję na drodze. Natomiast warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, jak już mówiliśmy, o to mówiliśmy o Hyundaiu, no to powiedzmy jeszcze o samym sporcie, bo awaria silnika Pierre louis lub B na to zwrócił uwagę Rich Milner, czyli szef dała nam pierwszy taki zasadniczy, naprawdę duży plus technologii hybrydowej, bo Pierre Louis z Nikolazzy zakończyli rajd tylko i wyłącznie dzięki temu, że ich puma miała tryb hybrydowy. Oni dojechali ten ostatni kilometr z kawałkiem na prądzie, czyli wykorzystali tą hybrydę, w przeciwnym razie nie byliby w stanie pojechać, dlatego że ich silnik podczas któregoś tam wcześniejszych dzień został unieruchomiony przez lód lód dostał się przez filtr powietrza, przez wlot powietrza do silnika i dlatego ten silnik im zgasł, no i nie dokończyliby tego rajdu gdyby nie to, że mieli możliwość dojechać do mety na motorze elektrycznym nie usprawiedliwiam w ten sposób hybrydy nie sankcjonuję je jako czegoś dobrego ale w tym przypadku przysłużyło się dla M Sportu właśnie do tego, że dzięki tym kilku punktom za miejsce siódme lub beta zdobyli te kilka punktów więcej od swoich pozostałych firm, fabryk, które z nimi współpracują. Zatem to mi się bardzo podobało. Na koniec dzisiejszego vloga, tak jak wspominałem, będzie krócej i chciałem Wam zwrócić uwagę na rotację pilotów. I na to, że o ile w roku 2021 mieliśmy całą masę zmian pomiędzy załogami, przeskoki pilotów z jednego auta do drugiego, o tyle w 2022 nastąpiły tak naprawdę trzy. I wszyscy trzej piloci, którzy w tych zmianach uczestniczyli, znaleźli się na podium rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Najpierw Sebastian Orge zapewnił swojemu pilotowi Benjaminowi Walasowi zwycięstwo w Katalonii pierwsze jego zwycięstwo w karierze. Następnie Sebastian zapewnił zwycięstwo swojemu nowemu na ten rok pilotowi Vincentowi Landi, z którym wygrali rajd Monte Carlo. I wreszcie, na koniec, teraz w Rajdzie Szwecji, Craig Green zapewnił dla Jamesa Fultona jego pierwsze podium, drugie miejsce w Rajdzie Szwecji w WRC. To może jest taka ciekawostka, trochę bardziej statystyka, ale wydaje mi się, że też warta odnotowania. No i nie ukrywam dla mnie to, że kolejni zawodnicy, w tym przypadku piloci, ale też i Craiga świetna postawa, znajdują się na tym podium. Każe dobrze myśleć o naszym sporcie, bo to jest coś, co bardzo, bardzo cieszy. A, wiem, co Wam miałem jeszcze powiedzieć, na co zwróciłem uwagę, ale chyba sobie to nawet nie wynotowałem. Czy wiecie, że podium w rajdzie Szwecji to była dopiero trzecia okazja od wprowadzenia formuły Rally One, kiedy Toyota nie była na podium? Poprzednie dwa razy to zeszłoroczna Sardynia i zeszłoroczny Akropolis. Na Sardynii były dwa Hyundai'e i Craig Breen w Pumie, no a w Akropolisie Hyundai zamknął całe podium, to... Sytuacja dość bezprecedensowa. W każdym razie mamy znowu bardzo wyrównaną kategorię topową w WRC. Bardzo wyrównaną kategorię Rally 1 I zwróćcie uwagę, że bardzo podobnie było też w 2017 roku, kiedy cztery pierwsze rajdy wygrało czterech różnych kierowców w czterech różnych samochodach. Dlatego najlepiej by było, gdyby rajd w Meksyku wygrał Hyundai. Ale jeśli tak się nie uda, to i tak uważam, że te dwa rajdy i troszeczkę antycypując Meksyk, pokazują nam, pokażą w przypadku Meksyku, że sezon 2023 wRC to jest naprawdę sezon, który warto oglądać. I z tym optymistycznym akcentem was zostawiam. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog był dla Was ciekawy. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrybowaniu i Kamila i zapraszam Was w sobotę na test elektrycznego Nissana Leafa. Do zobaczenia!